Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Film pojawi się bardzo późno, ze względu na to, iż cały dzień musiałam być poza jakby domem, zatem chciałabym, byście bardzo późno nagrywam, abyście o tym wiedzieli. I teraz tak, idziemy do tipa i patrzymy na pierwsze pytanko. Okej, Ania. Witam serdecznie, jestem w trakcie kupowania mieszkania. Czy transakcja się powiedzie i kiedy dojdzie do sfinalizowania? Okej, już patrzymy, włączamy. Ania, czy się powiedzie i czy dojdzie do, kiedy dojdzie do sfinalizowania? Ania, kupno mieszkania, kupno mieszkania, kupno mieszkania. Czy dojdzie do finalizacji? Czy dojdzie do finalizacji? Jest jakieś opóźnienie czasowe. Mam pokazane tak, jeżeli chodzi o kupno mieszkania, ja mam wrażenie, że do mieszkania, które jakby na tą chwilę masz na myśli, nie dojdzie to do skutku, będzie inna opcja, bo to co pomoże jest karta głupca, która mówi o tym, że należałoby poszukać innej kwestii, czy też innej drogi. Są jakieś opóźnienia w tej historii. Nie wiem, czy to jakaś panik tutaj będzie u Ciebie brała udział, w sensie z biura nieruchomości, bo mam tutaj jakąś walkę przy tej osobie, żeby też nie było tak, że ona coś się zaniedba. Zatem jeżeli chodzi o kwestię tego konkretnego mieszkania, jeśli masz, bo jesteś w trakcie kupowania mieszkania, czy transakcja się powiedzie, jeżeli masz coś konkretnego na myśli, ja mam wrażenie, że będzie coś nowego, aniżeli to, o czym myślisz. Zatem jeżeli chcesz i zależy Ci, to musisz zmienić tok myślowy postępowania, bo w przypadku jakby tej metody, czy też tej drogi, nie widzę niestety tego przy Tobie. Gdy zmienisz ten tryb, jak najbardziej wtedy możesz zmienić bieg zdarzeń i to się może zadziać. Pozdrawiam Cię serdecznie. Justyna, a czy będę w szczęśliwym związku i kiedy, kto to będzie? Justyna, szczęśliwy związek. Justyna, szczęśliwy związek. Justyna, szczęśliwy związek. Ja powiem tak, szczęśliwy, taki szczęśliwy, dosłownie wiążący związek mi się pokazuje tutaj za 4 lata, ale uczucie takie, które również się przy Tobie pokazuje, mam na wiosnę przyszłego roku, ale to będzie coś przelotnego, coś fajnego, ale krótkotrwałego. I tu jest 4 lata, jest to osoba młodsza od Ciebie, delikatnie młodsza, osoba, która jest inteligentna, która nie da sobie w kaszę dmuchać. Ma raczej jaśniejsze włosy niż ciemniejsze. Taka jest historia przy Tobie. W każdym razie w kartach mi się nie pokazujesz jako osoba, która miałaby żyć samotnie. Zatem pozdrawiam serdecznie. Patrycja, witam, do końca września pracuję na umowę na czas zastępstwa. Jak potoczy się moja dalsza ścieżka zawodowa? Czy szykuje się zmiana specyfiki pracy, nowa praca? Patrycja, jak to będzie historia zawodowa u Patrycji się rysowała? Jak się będzie historia zawodowa u Patrycji rysowała? Już patrzymy. Historia zawodowa u Patrycji. Jak to będzie wyglądało? Ja mam tutaj pokazane nowe jakby działania tutaj przy Tobie w aspekcie zawodowym tutaj. I teraz tak. Zmiana specyfiki jak najbardziej, później nowa praca, bo mi się taki etap pokazuje. To jest nowa praca, to ASBUAW mówi o nowych umowach, nowych przedsięwzięciach, ale Ty się w tej pracy, czy też w tym nowym będziesz się nudziła po prostu. Nie do końca będziesz czuła, że to Ty. I tutaj mam pokazane lepsze warunki umowy finalnie, które mi się przy Tobie rysują. Zatem ścieżka zawodowa jest taka, że będzie nowa specyfika,
specyfika, jak najbardziej. I po tym nowym pojawi się zupełnie nowa ścieżka zawodowa, coś, co będziesz uznała za satysfakcjonujące. Zatem ciekawie się rysuje. Kiedy spotka mężczyznę na całe życie, założę rodzinę, kim on będzie, w jakich okolicznościach go poznam, czy mogła to być osoba o imieniu Marek, czy jest szansa na zapoznanie, znajomość? Dobra, patrzymy. Kiedy spotka mężczyznę na życie, założę rodzinę. Na jesieni przyszłego roku i to jest osoba, którą znasz, którą gdzieś tam na to, bo on jest tu w Królu Buław pokazane, tak? Na tą chwilę jakby był niedostępny, a tutaj jesteś przy nim, zatem na jesieni przyszłego roku mi się pokazuje ktoś, z kim możesz sobie układać, możesz chcieć układać sobie życie, mężczyznę, którego znasz. Czy to będzie ten osobnik? Nie mam daty urodzenia, ale zobaczymy. Czy to będzie Marek? Czy to będzie Marek? Nie, nie będzie to Marek. Nie, a nie warto. Karta świata, karta diabła. Rozglądam się, jeszcze nie jestem gotowy na to, aby układać i toksyczność, która może wnosić. Nie widzę tego w perspektywach długofalowości. Nie warto, Patrycjo, tak karty radzą. Co ty zrobisz? Jak najbardziej twoja decyzja. Madziu, Danuta, witam Cię. Mam prośbę, sprawdź moje zdrowie na wrzesień. Nie wiem, co mi dolega, niby wszystko jest ok. Dobra, zobaczymy, jak tam zdrowotnie. Nogi mi się rysują, coś w krążeniu. Jak to wygląda? 3, 4, 5, 6. 7, przeszłość, przyszłość. Czakra podstawy jest zablokowana, to od razu Ci powiem w ten sposób, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale również tarczyca, gardło, usta, tu bym szukała, bo mam oszukany wynik. Siódemka kielichów mówi o tym, że coś nas oszukuje. Drąż, tu. To jest wszystko to. Tarczyca, gardło, migdałki, niby taka drobnostka, a może przyprawiać nam kłopoty. Krążenie, czakra podstawy, nogi mi się też pokazały. To są dolegliwości, które są do naprawy, tak? Do tego, aby działać. Idziemy dalej. I tutaj jest, Danusia się pyta o kody i matryce rodowe. Ja tego nie czynię, ja tego nie robię, w tym kierunku nie podążam, zatem możesz zadać mi przez maila inne pytanie do karty, żebym Ci mogła jutro odpowiedzieć. Zatem zapraszam Cię do kontaktu. Nie poruszam się w tej sferze, zatem też nie będę szyć. Pozdrawiam, dziękuję za powrót. Idziemy na magiczne wrota, moi drodzy. Informacje i już patrzymy, szczegóły. Anonimowo, czy otrzymam świadczenie na dziecko? Nick Madziula. Dobrze, Madziula, czy otrzyma świadczenie na dziecko? Czy otrzyma świadczenie na dziecko? Czy otrzyma świadczenie na dziecko? Tak, otrzymasz. Otrzymasz, jak najbardziej. Zatem powodzenia. YouTube, Izabela, druga Gatis, rozważam, czy zrobić kurs zarządzania. Jest drogi, czy byłby przepustką do awansu. Czy ma to sens? Dobra, już patrzymy. Iza. Zarządzania, czy jest to dobra droga, ale ty masz w sobie potencjał, Izo, do czego w siebie nie wierzysz, jesteś królową monet, a królowa monet to walczymy o takiego pracownika. Kurs zarządzania, czy to jest dobre dla niej, kurs zarządzania, czy to jest dobre dla niej,
Nie mam pokazanego, żeby on ci dał awans. Nie to. Jakiś kurs jest tobie potrzebny, ale coś, co wcześniej myślałaś. Bo to jest powrót do tego, co na tą chwilkę zamknęłaś sobie drogę. Ten kurs daje straty, więcej strat finansowych niż zysków, ale ten powrót ci daje podążanie do przodu. Nie w tym kierunku. Mam nadzieję, że będziesz widziała, w którą stronę podążać. Pozdrawiam cię serdecznie. I jest kolejny. Ok, to nie jest na YouTube. I tu. Na YouTube. Czy w najbliższej przyszłości będę w związku? Jeżeli tak, kiedy się mogę tego spodziewać? Ola. Ola, czy w najbliższej przyszłości będziesz w związku? Jeżeli tak, to kiedy? Dobrze, już patrzymy. Staniesz przed wyborem do 3 miesięcy, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, do 3 miesięcy będziesz wybierała spośród 2 osobników, jednego jakby jest z twojego otoczenia. Do 3 miesięcy wejdziesz w układ partnerski, jak najbardziej. Tak, pozdrawiam cię, Olu. Okej, i tu jest dalej. Witam serdecznie, Agiatis. Chodzi o zmianę szkoły dla mojej córki. Zmienić czy nie? Filmik. Małgorzata i córka. Dobra, już patrzymy. Czy córce zmienić szkołę? Czy córce zmienić szkołę? Ja nie będę czytać na głos córki imienia. Czy zmienić jej szkołę? 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 Emocjonalnie tam mi się nie podoba. Ja powiem tak, jeśli nie zrobisz tego teraz, to i tak to się zadzieje za jakiś czas. Zatem finalnie tak, zmieniać jej szkołę, choć ona może uważać, że jest jakaś tam strata, że coś straciła, takie mam wrażenie, ale finalnie będzie to dla niej lepsze rozwiązanie. Jeśli nie zrobicie tego teraz, to i tak taka opcja się pojawi, że będą zmiany. Nie wiem, czy to w trakcie półrocza i nagle będzie zmiana, po co mieszać. Zatem tak, zmieniać jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie. Okej, to było. Witam Pani Magdo, proszę o prognozę horoskop na wrzesień. Dużo zdrówka życzę, dziękuję, pozdrawiam. Zobaczymy, jak tam na wrzesień, co będzie u Beaty na wrzesień się rysuje. Beato, zapraszam też do horoskopów na wrzesień, tam jest dużo informacji pokazanych. Wrzesień. Bardzo fajny wrzesień mi się rysuje, rodzinny, czy też z bliskie spotkania z osobami z otoczenia, z rodziną jak najbardziej. Poprawa finansowa i stabilizacja również mi się pokazuje. Nie wiem, czy jesteś osobą samotną, bo mi się też pokazuje jakiś mężczyzna na dłużej, czy też ktoś, kto będzie przy tobie ramię w ramię, że ktoś taki, kto będzie tobie oparciem, również wtedy się przy tobie będzie. Zatem tak, jak najbardziej. Również mam tutaj poprawę finansów, poprawa w sprawach zawodowych, zatem bardzo dużo się pozytywnych rzeczy zadzieje. No, no, no. Pozdrawiam, zazdraszczam pozytywnie. Idziemy dalej. To było. No. Ania, prognoza na 12 domów. Nie wiem, czy to jest na YouTube. Jeśli to oglądasz, daj znać mi w mailu, to ja wtedy ci to zrobię na YouTube. Jeżeli nie będę miała odpowiedzi do jutra, to odpiszę. Ok, bo to nie jest na YouTube napisane. Pan Mateusz, czy będę na zawsze z aktualną partnerką, czy jest ona ze mną szczera? Jak tam, Mateusz, co też wnosisz? Pytasz o szczerość, a ja ciebie tutaj widzę jakiegoś takiego niepewnego stojącego, ale zobaczymy, jak tam
tutaj. Ona może mieć chwiejność nastrojową, być troszkę nieznośna, czuje się samotna w tej relacji, bo pustelnik mówi o tym, że czuje się samotna, opuszczona, być może zaniedbana troszkę, ale to jest jej ocena w uczuciach. Ja nie chcę wnikać, czy tak jest. Ona obserwuje. Ja powiem tak, jeżeli nie zmienicie schematów zachowań, nie widzę, żeby ta partnerka była to tak do końca życia. Mam też pokazane, że jakaś kobieta między wami może stanąć, ale to jest kobieta starsza pokolenie, matka, teściowa, może to być babcia, siostra znacznie starsza, w każdym razie kobieta między wami, doradztwo, podpowiedzi, obraz jakby tejże osoby może wam przeszkadzać. Zatem ona, nie mam jej nieszczerej, mam rozchwianie emocjonalne tutaj, jest jakaś taka walka emocjonalna, nie mam nieszczerości, czuję się samotna, jeżeli nie zmienicie schematów, to nie widzę, żeby to była partnerka tak na całkiem na zawsze. Zatem no szkoda. Pozdrawiam pana. Czy to kończy w tym roku remont mieszkania? A czy finanse się poprawią? Czy poprawi się zdrowie mojego męża? Dwa pytania, czyli zobaczymy remont i zobaczymy finanse. Ostatnie pytanie muszę pominąć, bo tak wszystkim robię, że dwa pytania maksymalnie. Czy skończę w tym roku remont mieszkania? Jolanta. Czy skończy w tym roku remont mieszkania? Czy w tym roku skończy remont mieszkania? Czy w tym roku skończy remont mieszkania? Ja powiem tak, będzie na 99% skończone, bo ja tu mam pokazany sukces, ale jeszcze coś jakby wam blokowało do pełni jakby skończenia tego remontu. Na 99% tak, coś jeszcze będzie brakowało. A czy finanse się poprawią? Już patrzymy. Czy finanse się poprawią? Jak tam będzie z finansami? Jak tam będzie z finansami? Ja mam poprawę finansów, owszem, przy pani Jolanto, ale dopiero tak naprawdę w przyszłym roku. Dosłownie tak. Dopiero w przyszłym roku i to tak późna wiosna. Dosłownie. Wtedy tak. Wcześniej tego niestety nie widzę. Pozdrawiam serdecznie. I zobaczymy, któż to jeszcze napisał do mnie. To jest chyba ostatnie pytanie. Tak, film anonimowo. Co mnie czeka w miłości we wrześniu bieżącego roku? Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam we wrześniu w miłości. Szkoda, że nie piszesz, czy jesteś sama, czy kogoś szukasz. Aneta. Okej. Okay. Zobaczymy w miłości we wrześniu. Już patrzymy. Będzie się działo. Będzie się działo. Ja mam tu pokazane, że może ktoś przy tobie być. Może ktoś chcieć w pierwszych dwóch tygodniach września zawracać ci gitarę. Dosłownie tak. To jest osoba, która nie do końca jest wolna. Zapomnę o tym wspomnieć. Zatem nie warto w tym kierunku podążać. Ale pod koniec września mam pokazane, że albo online, albo telefonicznie, albo coś w formie pisanej, a poznasz kogoś takiego, z kim możesz czuć się szczęśliwa. Tutaj nie warto. A to może być osoba młodsza bądź w tym samym wieku, ale to nie jest osoba wolna i przynosi po prostu rozczarowanie. I tu jest kontakt online, który przyniesie pod koniec września. Może tu zahacza się początek października, bo karty nie definiują czasu tak stricte matematycznie. Zatem będzie się troszkę działo, ale warto pominąć ten pierwszy etap, bo tutaj nie do końca jest to właściwe. Jeżeli jesteś z kimś, to nie wchodź w romanse, bo nie ten czas. Możesz znaleźć, jeżeli jesteś w związku, możesz znaleźć kogoś, z kim będziesz świetnie się rozumiała na płaszczyźnie na przykład pisanej, czy też z kimś będziesz to intensyfikowała. Stąd jest ta informacja, w jakim wy stanie jesteście, czy zajętym, czy wolnym, czego ja mam szukać w kartach, bo widzicie, tu jest ogólna interpretacja.
Tak to wygląda. Zatem dziękuję Wam serdecznie, moi drodzy, za dzisiaj. Wyłączę tutaj. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Jeśli Wam się podobało, to proszę łapka w górę. Na resztę pytań, które dojdą dzisiaj po godzinie 16, będę odpowiadała już jutro. Jutro myślę, że koło 9, 10 będę nagrywała, zatem do tego czasu możecie śmiało pisać, żeby się jeszcze jutro filmik pojawił. Zachęcam do subskrypcji, pozdrawiam Was serdecznie, ściskam, do jutra, pa, pa!